Ostatni rok dla członków fotoklubu Galerii Miejskiego Centrum Kultury był czasem zmian. Andrzeja Ładę na stanowisku prezesa klubu zastąpił Mirosław Radomski. Wiązało to się z pewnym takim ogólnym stresem, jak sobie dalej poradzimy. Bez takiego nestora, jakim był Andrzej Łada, no oczywiście próbowaliśmy się powoli otrząsnąć, a tutaj nagle okazuje się, że weszliśmy w taki okres pandemii i no niestety dużo spraw troszeczkę legło w gruzach. Pandemia koronawirusa ograniczyła możliwości ostrowieckich fotografików. Wiele wydarzeń, wystaw, konkursów zostało zawieszonych bądź odwołanych. Ale plenery organizowaliśmy sobie małymi grupkami. Zdjęcia robiliśmy, wysyłaliśmy zdjęcia i na konkursy i braliśmy udział w różnych wystawach zbiorowych w innych miastach. Także rok nie był zmarnowany. Idziemy do przodu. Dzięki złagodzeniu obostrzeń udało się zorganizować wystawę członków fotoklubu, której wernisaż odbył się w sobotę w Galerii Fotografii. Za nami 16 lat takiej działalności wystawienniczej, gdzie już wystawiamy, pokazujemy się na wystawach dorocznych. I myślę, że część mieszkańców, takich stałych bywalców Galerii Fotografii, na pewno oczekuję, co nowego, jak rozwijają się członkowie, w jakim kierunku idą, jak postrzegają ten otaczający świat. I tutaj oczywiście każdy też chce takiej dokonać tej percepcji obrazu fotograficznego, jak wygląda i porównać, coś przeżyć, zobaczyć. Przekrój prac był różnorodny. Na ścianach galerii zawisły prace 34 członków fotoklubu. Zawsze połączenie takiej ilości ludzi jest pewnym wyzwaniem, ponieważ każdy jest sobą poniekąd. Każdego ukształtowała, że tak powiem, inna ulica. Każdy ma inny zawód, każdy ma inne doświadczenia życiowe. Każdy inaczej patrzy trochę na świat, każdy robi swoją bajkę. Nie każdy dobrze się czuje w reportażu. Niektórzy fotografują przyrodę, niektórzy fotografują pejzaż, niektórzy fotografują jakieś swoje własne impresje, które do nich przemawiają. Także zebrać to wszystko i pokazać to jest pewne wyzwanie, ale no sprostaliśmy temu w ten sposób, że na spotkaniach fotoklubowych oglądaliśmy to nieraz wspólnie, dyskutowaliśmy, podmienialiśmy. 16. doroczną wystawę fotoklubu w murach Ostrowieckiego Browaru Kultury można oglądać do końca września.